Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Lens Island, chociaż można by to nazwać również Lams Island, jak tam Magda podrzuciła w komentarzu na Facebooku. No właśnie, lamy to jedno, ale Early Access to drugie, prawda? Pamiętacie, że tu były zasiane, mnóstwo zasianych kwiatów, rzeczy? Odpaliłem grę i nagle okazuje się, że ich nie ma, a tutaj mega szybko wyrosły jagody. Także no jakby ja mam świadomość tego, że to jest, prawda, Early Access i takie rzeczy mogą się zdarzać, chociaż jest mi trochę smutno z tego powodu, gdyż kurka, no mimo że, no jagód mam sporo, więc to akurat to najważniejsze, mieć ten zapas jagód, prawda, ale trochę mi wywaliło kwiateczków, które są potrzebne, żeby mimo wszystko progresować z fajnymi broniami, bo taki był plan. Na szczęście mam tutaj 9 takich kwiatów, a 5 lawender tylko, no niestety. Zresztą wiecie, ja po prostu na razie będzie to brzydko, nie tak jak lubię, ale no posieję po prostu wszystkie możliwe kwiatki, jakie mam. No bo kurczę, no taki mamy klimat. Taki mamy klimat. W. No dobra, to tak, podlewamy sobie nasze grządki, licząc na to, że tym razem nic się nie skopsa, jak pójdę znowu do jaskini. Ale to jest pierwszy raz, kiedy zdarzył mi się taki błąd. No przez całe moje 5 godzin gry pierwsze, no nie zdarzyło się to ani razu, więc jest to dość intrygujące, że zdarzyło mi się to teraz widocznie. Wiadomo, na nagraniach musi po prostu być większa lama, ewidentnie. No dobrze, zatem, szanowni państwo, ja tutaj, jaki jest dzisiaj plan? No właśnie, jaki jest plan na dziś? Plan na dziś jest taki, że w sumie dobrze byłoby wziąć siekierę i pościnać trochę drzew. Ile w ogóle mamy drzew? 39, właśnie malutko, nie? Chcemy dobić do pieca. W sensie chcemy mieć piekarnik do piekarnik. No chcemy mieć piec do wypalania. To jest dość istotna rzecz. A widzę, że ona jest już odblokowana, dobra, ale potrzebuję, jak sami widzicie, trochę złomu, trochę węgla. A więc złom, węgiel, no to wszystko możemy zdobyć przede wszystkim chodząc sobie po jaskini. Więc zaraz do jaskini z powrotem wracamy. Ale zanim wróci... A wiecie co? No skoro jestem przygotowany na to, żeby iść, to wiecie co, idziemy od razu. Zaczniemy od zwiedzania znowu jaskini, znaczy lochów, a na pewno będę chciał dzisiaj jeszcze pokazać wam, jak wygląda miasto. Miasto jest spoko, miasto jest całkiem spoko, dużo fajnych rzeczy w tym mieście można znaleźć, ale na pewno jak będę widział jakieś kwiatki, no właśnie, tutaj mamy lawendę, przepraszam, lawender to chyba nie jest lawenda? Będę w ogóle sprawdzić polskie nazwy tych kwiatków. Zresztą wydaje mi się, że polonizacja tej gry byłaby dość prosta, bo tu naprawdę mało tekstów jest, więc wiem, że tam w planach twórców jest dodanie polonizacji, a przepraszam, dodanie nowych dodanie języków, prawda? No dobra, tutaj mamy tak zwane runy, widzicie, takiego różnego koloru i takie kamyki można znaleźć w podziemiach i one teleportują nas powrotem na zewnątrz, tak? Więc są to po prostu teleportery, nic wielkiego odkrywczego i one są jednostronne, tylko można z nich wyjść, nie można nimi z powrotem wejść, chociaż podobno to ma się zmienić. Full of stone! O kurcze, mamy pełnię kamyka, o kurcze, no to nie zwróćcie uwagi, no dobra, to dobrze wiedzieć, nie? Że mamy full kamienia. Będę musiał uważać, nie zbierać kamienia w takim wypadku, spod ziemi. No i miejmy nadzieję, że jak już wyjdę z nich, o kurcze, pierwszy raz się zdarzyło, że mi kurde farmę wywaliło. Miejmy nadzieję, że teraz tak nie będzie, tak jak mówię, będę chciał prowadzić wam tę serię tak, że no wszystkie nudne elementy wycinać, ale no na pewno nudnym nie jest eksplorowanie tych wszystkich tutaj miejsc, więc będziemy chcieli je eksplorować na pewno dokładniej. Przede wszystkim dowiedzieć się, jak działają te spawnery, bo dla mnie to też jest taka magia, bo zobaczycie tutaj, o widzicie, i spawner wrócił, nie? I teraz pytanie, co zrobić, żeby ten spawner nie wracał tutaj? To jest bardzo dobre pytanie. Nie mam pojęcia, jak to osiągnąć jeszcze, ale na razie, proszę bardzo, podziabamy sobie tutaj rzeczy. Dobra. To zawsze te mroczne elementy będą spoko. Musimy zabrać 25 sztuk węgla i troszkę złomu. Zobaczcie, że niewiele trzeba, tak? Ale wiadomo, że jak już weszliśmy... O, tutaj mamy coś, proszę bardzo. Jak już weszliśmy, to będziemy chcieli to lepiej zbadać. Więc tutaj pochodnie jest bardzo istotne, żebyście po prostu widzieli, co się w tej grze w ogóle dzieje, prawda? O właśnie, już trochę złomu jest. Wiadomo, że te beczki również się respawnują. No to jest trochę dziwne, znaczy... Dziwne założenie twórców, tak? Że takie rzeczy jak skały, czy nawet beczki po prostu się respawnują. Tak, czyli możemy z nich po prostu korzystać raz jeszcze, i raz jeszcze, i raz jeszcze. Więc jest to ciekawe. Mamy pierwszą bestię, tu zrobimy jakiś unik. O właśnie, to jest miejsce, którego będziemy chcieli skorzystać. Zresztą wydaje mi się, że nawet wydłużę moje oczekiwania w takim wypadku na... Tak, użyję. Wydłużę moje oczekiwania na węgiel, ponieważ sami zobaczcie, to nas po prostu leczy. Więc to jest też dobry punkt na to, żeby sobie tutaj
to postawić, bo to jest taki, myślę, że punkt wypadowy w różne kierunki, więc zobaczymy, co jest tutaj na zachodzie. Ja też tutaj, wiecie, te podziemia, mimo że całkiem dobrze starałem się je zwiedzać i w sumie dość ambitnie podszedłem do zwiedzania ich, to nadal skrywa, te podziemia skrywają na pewno dużo tajemnic jeszcze, tak? O, proszę bardzo, mamy... O, i tam jeszcze jakiś typ obiegnie. A z problemem zniszczyć jego i jednocześnie bić w spawner. Wiadomo, że to ważne, żeby bić w spawner. I pozbyć się po prostu tych szmergli. Oczywiście. Dobra, o, tutaj mamy węgiel. To bardzo dobrze, także będziemy chcieli ten węgiel sobie tu, oho, wydobyć. A pan tu czego? Cyk, cyk. Czekam aż na jakiś pierwszy fajny mieczek, to będę chciał na pewno jak najszybciej jakiś dobry miecz zdobyć. Gdyż miecz przyda się do tego, żeby łoić szybciej i potężniej te bestie, tak? I wiem, że jeszcze jeden miecz mogę zdobyć w... Jeden fajny mieczek mogę zdobyć w mieście, do którego będę chciał was dzisiaj zaprowadzić. Ale... Co zrobiłem? Chyba nic. Nie, wszystko jest okej. Dobra. Ale oczywiście, no właśnie, jeśli chodzi o to miasto, no to problem jest taki, że... No kurczę... O, jeszcze szmergiel łazi jakiś. Z tym miastem jest problem taki, że no... No kurczę, dobrze byłoby już pójść i mieć te rzeczy zdobyte, nie? Ale no właśnie, potrzebuję sporo kwiatów ogólnie, tak? Pokażę wam na pewno, jak pójdziemy do miasta, o co mi chodzi, dlaczego ja tak te kwiaty chcę zdobyć i o co w ogóle biega? O co Staszkowi chodzi, że on chce coś tam zdobyć konkretnego? No właśnie, chciałbym. Chciałbym, bo wiem, że to też na pewno przyspieszy w ogóle eksplorację i już z tamtym mieczem, który chcę zdobyć, już de facto dochodziłem dość daleko. W sensie, to jest taki miecz, który wydaje mi się, że jest fajny na daną chwilę, chociaż też nie pamiętam. Na pewno też nie zwiedziłem, wiecie, wszystkich miejsc. Wszystkich, nie pamiętam każdego z kupców, którzy zamieszkują wioskę naszą tutaj w tej grze. O, cyk, tutaj mamy jeszcze coś. O, tu możemy się, proszę bardzo, poleczyć, gdybyśmy chcieli. Wiem, że zaraz tego nie zrobimy, ale na początku oczywiście... No właśnie, muszę uważać. Zniszczyć trzeba spawner. Cały czas mam taki bardzo podstawowy jakiś sztylecik, bym nawet powiedział wręcz. O! Tyle ubiłem tych potworów, zobaczcie, że już mam achievement za to zdobyty. To już zwykła skałka jest. No dobra, chyba trzeba mnie zainwestować znowu. I podpalimy, proszę bardzo, tak, żeby trochę zregenerować sobie zdrowie. Bo każdy, jest tam mnóstwo NPC-ów. Znaczy, najgorsze to, że nie są stabilni, nie mają żadnych zadań, questów, ale to podobno ma się zmienić w jakichś aktualizacjach, więc jak oglądacie z opóźnieniem ten materiał, to wiecie, no, tak jak to z grami early accessowymi. Tu trzeba też brać pod uwagę, że to, co widzicie i oglądacie z opóźnieniem, nie na bieżąco, może się to wszystko różnić, tak? Więc na to też zwracam uwagę, ale no kurczę, jestem ciekaw, jakieś questy by się przydały. Wiem, że tu ma być jakieś ratowanie ludzi też w przyszłości ma się pojawić, czyli że ratujemy jakichś typów gdzieś, może właśnie z tych jaskiń. Podobno ma się jeszcze jakiś kolejny dungeon pojawić dodatkowy, a ten i tak jest gigantyczny, więc przede wszystkim ta gra tutaj bazuje właśnie na eksploracji i głębokiej penetracji, że tak to nazwę, tego właśnie miejsca tutaj, czyli przede wszystkim tych podziemi, tak? Ale lepszy miecz na pewno by się przydał. Ale też przydałoby się oczywiście zebrać pieniądze, czy właśnie, o, szafirek, super, pozbierać rzeczy po prostu na to, żeby... aha. Gdzie mnie atakujesz? Małe szmergle nie są niebezpieczne, ale te większe już są. Ale są potem jeszcze większe. Znaczy, na razie poznałem tylko trzy typy przeciwników. Trzy. Dobra, można powiedzieć, że cztery, jeśli podliczymy jeszcze jeden typ potwora, którego znalazłem na powierzchni. Na powierzchni też potrafimy, można czasami znaleźć te, można też czasami znaleźć po prostu te takie szmergle, te malutkie, takie pająkopodobne. Na początku udupimy, no właśnie, to jest troszkę tak, bym powiedział, średnio przyjemnie. Co się stało? No właśnie. Czy uważać? Nie chciałbym dednąć. A coś uważam, że to już jest troszkę io, bym powiedział. Dział tu się na szczęście niewiele stanie, bo to daje mi 10 obrażeń, ale zobaczcie, wychodzę i już mnie je leją, więc myślę, że to już jest... To na chwilę obecną jest tyle, co mogłem tutaj zwiedzić, chyba że się, wiecie, szybko wyleczę. Zdążę się jeszcze wyleczyć, tutaj jest kamień. Gdzieś tu mam ten swoje miejsca z leczeniem. No nie, daleko poszedłem, nie? Więc tutaj nie pamiętam, gdzie dokładnie one były, ale... Wiem też, że te potwory chyba potrafią bardzo długo biec za tobą. Zanim sobie odpuszczą, więc teoretycznie tu można sobie wrócić, trochę odpocząć i eksplorować dalej. Nie jest to problemem.
Więc mogę wrócić, starać się ich tam wykończyć, dobyć do tych, bo widzieliście, tam było trochę tych beczułek, a te beczułki, no to... To mogą być różne rzeczy, ale pójdziemy sobie tędy, tylko to prawdopodobnie i tak doprowadzi mnie do podobnego miejsca. No to tak jak mówię, najlepiej po prostu jak najwięcej, jak czujecie po prostu, jak najdłużej wyciągnąć pobyt tutaj. Gdzie tam, można jakiś spaść czy coś. Jak najdłużej wyciągnąć tutaj pobyt, bo to po prostu profituje. Więcej zbierzecie, więcej zobaczycie i tak dalej. Na razie, na chwilę obecną, te wszystkie, to co zbieram, te esencja potworów, to jest wszystko na sprzedaż. Jeszcze nie znalazłem żadnego, mówię na pierwsze 5 godzin gry, nie znalazłem żadnego miejsca, w którym ktokolwiek chciałby ode mnie, kurczę, wziąć ten. To mogę się wyleczyć. Okej, tu mogę sobie lecznicę postawić. Żeby ktokolwiek do mnie chciał kupować albo wymieniać za coś te właśnie esencje potworów. Mroczne esencje. One są na razie świetne jako taki przychód, więc warto wlać potwory też ze względu na przychód. Warto też niszczyć spawnery, bo jak widzicie, one po prostu się regenerują, więc możecie niszczyć jak chcecie iść dalej, nie musicie niszczyć jak tylko przebiegacie po drodze, nie? Także tu też coś leży, jeszcze niecały złom zebrałem, ale tu jeszcze zbierzemy trochę węgla. I myślę, że... A nie, to będzie... Dobra, to będą szczątki metalowe, tak? Znaczy żelazne, więc też jest spoko. Więc no. Na razie myślę, że to jest dobre tak, żeby sobie... Ja to bardzo przyjemnie sobie spędzam przy tym czas, więc to jest też moim zdaniem... Na razie dobra seria, żeby po prostu ciągnąć ją, póki są święta. Więc zakładam, że... O! Zakładam, że będę chciał... Pamiętam to miejsce. Dobra, sami widzicie, że jest ostro i już dziomdziaki za mną biegną. No właśnie. Także już trzeba uważać. Na szczęście one chyba nie potrafią aż tak wskoczyć, więc no. Póki mam ten słaby mieczek, to nie mogę się za daleko zapuszczać, bo wiem, że muszę o wiele dłużej łoić te ziomy, więc one część więcej mogą mi obrażeń zadać, więc nie ma co tutaj kusić losu. Więc na razie sobie wrócimy i zobaczymy, czy nie ma problemów z kwiatami już. Akurat noc zaszła. Zaszła? Czy można powiedzieć, że noc zaszła? Noc się akurat pojawiła. Więc akurat skoro jest nocka, to przyspieszymy też czas, ale chyba teraz pójdziemy też do wioski. To jest, myślę, że dobry moment, żeby pokazać, o co chodzi z wioską. No, bardzo dobrze. Nie ma tym razem błędów. To mnie bardzo cieszy. Przydałoby jakieś w ogóle coś, co... Save, dobra. I sleep. Przydałoby się w ogóle nam w tym naszym domostwie malutkim zrobić coś więcej. Może bym zrobił na przykład pięterko jeszcze. Tak, żeby tutaj mieć rzeczy, a na pięterku sobie na przykład łóżko położyć, tak sobie będziemy kombinować. Ale myślę, że skoro idziemy sobie teraz do wioski, to weźmiemy sobie na razie siekierę. Tak. No i zobaczmy też, czy mogę sobie coś nowego... Nie, czy to mogę coś nowego wynaleźć. Dobra, to podejdziemy bliżej. Co my tu jeszcze mamy? To na razie nie interesuje mnie aż tak bardzo, to są dodatki, tu mamy małe doniczki. Z tych rzeczy mnie bardziej interesuje. Mogę sobie zrobić lepszą siekierę, ale nie, ale nas interesuje lepszy miecz. Na razie ten miecz będzie nam, zobaczcie, różnica jest dość spora, nie? Więc jak najbardziej craft, oh yes, mogę też zrobić młot. Nigdy nie robiłem tego młota, mogę zobaczyć co to robi, ale też te skrawki, wszystko wykorzystuję. A mogę też wziąć lepszą siekierę, czemu nie? Jak widzicie tutaj, może przejdę bliżej, o takie są różnice, chociaż widzicie, że różnica... Jest 6, a 7, ale to bonus resource jest 15%, więc czemu nie? Niechaj będzie. Dobra. No i teraz mogę sobie oczywiście otworzyć toolbox, mogę sobie przerzucić lepszą siekierę i mogę sobie wrzucić lepszy miecz. No i to już jest, zanim nie zdobędę kolejnego miecza, to powinno dać radę. Więc, szanowni państwo, zaprowadzę was teraz, jako że mamy chyba sandstone też dość sporo, no jest okej. Okay. Może uda się zebrać również pieniądze już na to, żeby kupić sobie, chociaż nie, to chyba, jeśli dobrze pamiętam, to 75 zł chyba za pierwsze ulepszenie plecaka, więc troszkę pieniędzy trzeba, ale w sumie też drewno jest dobre, dobrym, wow, surowcem, poleciało do wody, woda zwalona, ale też wpadła do wody. Dobrym surowcem, czy po prostu sprzedawać go, tak? Bo widzicie, drewna, znaczy wszystkie te surowce, tak, drewno, prawda, kamień, to wszystko można zebrać, więc nie ma problemu z tym, żeby były to surowce, które są nam po prostu, które są odnawialne, więc można po prostu to będzie posprzedawać, ale no, reperujemy, proszę bardzo. Został naprawiony most i teraz przejdziemy sobie do wioski. Zrobimy sobie przebieg przez wioskę, bo wioska naprawdę jest spora. Wolałbym, żeby ta wioska była bardziej kompaktowa, ale zrobili tak, niech będzie. Witam, Major Gerard w ogóle się nazywa. Witaj, podróżniku, czy potrzebujesz rękę?
nie, co to za miejsce, czy potrzebujesz pomocy, nie? Tak, to jest Bridgewater, podróżniku, nazywam się Geralt, jestem majorem tego zakątka. Jeśli się chce zamieszkać coś na tej wyspie, uważaj na mrok, który pod spodem sobie czyha. Wielu podróżników szuka jakiejś mocy, potęgi na tej wyspie szukało, ale nigdy nie wróciło, albo mało wróciło. To miasto jest zbudowane przez podróżników takich jak ty, szukających nowego początku. A wyspa jest rajem dla tych, którzy chcą na niej żyć. Po prostu uważaj. Więc może być tak, że w ogóle ta magia tego miejsca i to, że ja mówię, że głupie to jest, że odrastają skały. Ale może to wszystko jest związane właśnie z magią tego miejsca. Może jakoś fabularnie, może to, wiecie, wyjaśniają. Tylko, że jakby nie jestem świadomy tego. No dobrze, pierwsza osoba, która dość ważna będzie, to jest ten człowiek, który... Nie ma sensu z nimi gadać, bo oni w sumie głównie mówią zawsze to samo. Albo po prostu dzień dobry, albo mówią, haha, co tu robisz, tylko się rozglądam, koniec. Więc możemy sobie to drzewo na przykład sprzedać, nie? Za 50 drewna, za 5 monet. To nie jest dużo, ale wiecie, na początku chcemy sprzedawać cokolwiek, tak? No już chyba całe drewno poszło, tak? Tak, całe drewno poszło, ale bardzo łatwo będzie go nadrobić. Zresztą wystarczy, że wezmę siekierę. Tu też można niszczyć, też można ścinać, też można zbierać. Polecam zawsze ten krytyka tutaj sobie uderzyć krytycznym ciosem, bo to zawsze szybciej ścina drzewo. Że bardzo szkoda, że drzewo nie może zniszczyć drzewa, tak jak w Valheimie. Bo było to jeszcze szybsza zabawa. Tutaj możemy sobie ćwiczyć nasze nowe bronie, ale skoro tu już jesteśmy, to pobiegniemy sobie w ten kierunku. Czyli możemy tu po prostu sprawdzać każdą broń, tak? Typowe takie pierdaki do niszczenia, dziabania, mielenia, miętolenia. W ogóle zobaczcie, że teraz jak kupiłem nową broń, to mam super zdolność po dwóch. I to jest właśnie ta zdolność. Mogę bić i czasami jak mi się ta broń naładuje, to mogę to wszystko też skombować, bo to wszystko jest pięknie, można kombować, więc to jest bardzo fajna zaleta tej gry, że fajne kombosy wychodzą. To jest pan druid, który sobie tutaj przeglądam jego rzeczy. I druid ma coś, co nam jest potrzebne. Spójrzcie na to. Thorn. To jest jeszcze lepszy mieczyk niż ten, który mamy, zobaczcie. Ale jest naprawdę spoko, tak? To jest dokładnie same statystyki. Jest speed high, knockback low. Ale zobaczcie, jakie są obrażenia, nie? Znaczy, jak na start, super. A wystarczy, że pozbieramy trochę kwiatów i troszkę szczątków metalowych i go mamy. Więc moim zdaniem na early game to ten miecz jest super i ja na nim do tej pory jeszcze w swojej grze walczę, ponieważ nie znalazłem jeszcze, choć mówię, nie sprawdzałem każdego vendora tak zwanego, że naprawdę jest spoko. Tak samo moglibyśmy też, tylko potrzebujemy znaczy 25 passion fruitów, które nie są takie łatwe do zrobienia. Możemy też, zobaczycie sobie na przykład, skombinować taką tarczę, która jest o tyle spoko, że trzeba patrzeć na te statystyki. Mamy pasywne blokowanie i aktywne blokowanie. I movement speed 1, co oznacza, że posiadanie tej tarczy nie spowalnia nas, a jednocześnie daje nam zawsze stałe, pasywne blokowanie, jak mamy ją w ręku. Oczywiście będzie wtedy ciemno, nie będę miał pochodni, nie będziecie widzieć, jak walczę. Minus, tak, ale mówię, będę rozświetlał, żebyście wszystko widzieli. Natomiast aktywnie 40, to nie jest jakieś powalające, ale pasywne 20 i nas nie spowalnia. Dlatego te dwie rzeczy u druida są naprawdę spoko na początek według mnie. No tylko, że tutaj widzicie passion fruity są do zdobycia. Passion fruity, dokładnie. I no lavender, marigold, dlatego mówię, że tak bardzo chciałem zbierać te kwiatki, żeby po prostu je mieć. No to są nasze, to jest mój cel, tak? Jak najszybciej zdobyć ten sprzęt, jak najszybciej się w niego wyposażyć i cieszyć się z benefitów, jakie nam daje. No i tutaj będzie dużo sklepikarzy, na przykład ten sklepikarz, ta panienka, hello, to jest Steph, przepraszam, na przykład ma do sprzedania jedzenie. I właśnie o to chodzi, tu mogę kupić na przykład właśnie passion fruity. One to oczywiście też kosztują mnie hajs. Bo tu wszystkie rodzaje owoców można kupić. Berries, passion fruits, bananas i tak dalej. Ale widzicie sami, ile to kosztuje. Żeby kupić 5, a to jest najmniej, ile mogę kupić to 5, to muszę zapłacić 15 monet. Żeby mieć 5 passion fruitów, ale wtedy sobie je sadzę i one sobie rosną. Ale nie wiem, czy passion fruity nie wymagały, jeśli dobrze pamiętam, nie wymagają... one chyba rosną... To są chyba owoce rosnące, pnące się, o może tak? A to oznacza, że dopóki nie odblokuję na drugim poziomie warsztatu, to nie będę, przepraszam, i takich, kurczę, zasadzić. Tutaj widzicie, są różne też fajne sklepy, ten koleś nic nie ma, tutaj mamy babkę, która sprzedaje kwiaty, gdybyśmy chcieli kupić kwiaty, ale mówię wam, to wszystko tu jest tak drogie, że lepiej sprzedawać. O! I to jest bardzo ważny sklep, który sprzedaje nam plecaczek. I również hotbar zwiększa do 5, co jest też bardzo przydatne, bo mogę zawsze wtedy trzymać sobie na przykład pochodnie, jedzenie i 3 podstawowe sprzęty zawsze mam w ręku. Więc przydatna rzecz. No i do 250 mamy maksimum ze 150, 75 monet. Czy my jesteśmy w stanie tyle zarobić? Oczywiście, że sprzedaję wszystko.
Mogę po 5, tak? Bo to chodzi o to, że tak sprzedam wszystko, co zdobyłem. Okej, dobra, jest. 21 monet. No to jesteśmy jeszcze daleko od tego. Ale myślę, że jak poznajduję odpowiednich sklepikarzy, to może uda mi się posprzedawać, co udało mi się pozdobywać. To mam na przykład buławę do kupienia. Widzicie, ona już jest fioletowa. Też tutaj pokazuje, jakie są specjalne zdolności z nią związane. O, przepraszam. Tu jest rzeczywiście jakiś tam przedmiot, który wymaga 10 mrocznych esencji. Faktycznie. Jest coś, co wymaga esencji. No to jest tak, zobaczcie, że damage jest stały. Na przykład to, co mam tutaj, zobaczcie, 6-9, ale jest różnie, 6-9, piękne obrażenia, ale jakby tutaj mamy Refined Mace, jest bardzo fajne, że zadaje konkretne obrażenia, jest mniejsze spektrum różnicy w obrażeniach, tak? I zobaczcie, speed jest low, ale knockback jest high, więc to jest dobre do odbijania rzeczywiście przeciwników. Bardzo wolno bijemy, ale bijemy konkretnie, więc można sobie na takie coś też zebrać pieniądze, tak? No i tu jeszcze w ogóle jest Lightstone, który jest dość rzadkim surowcem. Ale gdybyśmy chcieli, no to warto pamiętać, że tu takiego coś jest. Tu możemy sprzedawać złom, możemy sprzedawać shards, możemy sprzedawać węgiel. Tak samo kupować, tak? Każdego z tych wendorów można jednocześnie kupić i sprzedać. Scroll myszy przerzuca się pomiędzy przedmiotami aktywnymi też, tak by the way. Zobaczmy, kogo my jeszcze mamy dalej, bo dalej nie jestem pewny, że gadałem ze wszystkimi. To jest jakiś koleś czy tam babeczka, która sobie po prostu siedzi. Chyba nigdy nie znalazłem w tych domach żadnych skarbów, które dają mi jakieś rzeczy. Nie pamiętam przynajmniej, żeby tak było. Nie wiem, czy tak było, ale sobie zwiedzimy. O, są jakieś różne domki, jakiś nagrobek, proszę bardzo, ale też nie jest aktywny. Więc pójdźmy sobie na razie jeszcze przez strefę portową, bo tam też jest kilku ciekawych ludzi. Zobaczmy, co jest tutaj. O, tu też mamy jakiś sklep, tak jest. Ten koleś za to, co nam tu sprzedaje. Tu na razie nic nie ma, może w przyszłości będzie miał. Ale tu mamy właśnie limestone, czyli wapień. Tak, mamy też kamień i mamy też glinę. Ten koleś po prostu ma też swój piec i wypieka rzeczy. To też jest ciekawe rzeczy, tutaj ma jakieś takie tajemnicze. No dobra, okej. To na razie tutaj tyle, tu mamy takiego gościa. Pójdziemy sobie jeszcze, zobaczymy, co jest w strefie portowej, bo też są ciekawe ziomki. O, w ogóle zapomniałem, że jestem głodny. Proszę bardzo, już nadrobione. To nie ma stracha, bo jak ja jem, to od razu regeneruję sobie zdrowie, więc jak sobie widzicie, że nie ma wielkiego problemu, tak zapomnę. To są bardzo lightowe, przepraszam, elementy. Bardzo lightowo można podchodzić do problemu z głodem. A ten koleś ma do sprzedania, zobaczcie, troszkę lepszą, no nie wiem w sumie, czy lepszą, siekierę. One 100% siekierę, 7, a tu jest 6-8, no to różnica jest nieduża, resource bonus nawet jest mniejszy, także to jest troszkę kupa. A jeszcze Fugu Flail, bardzo podobne do tego, co tam widzieliśmy, tak? 130 monet. Możemy też u niego kupić szkło, albo sprzedawać szkło, gdybyśmy mieli go w nadmiarze. A szkło głównie jest do okien, więc rzeczywiście szkło, jak mamy nadmiar, można też posprzedawać. Albo może się przydać do czegoś innego. Bardzo lubię tego sprzedawcę, ponieważ on kupuje ode mnie, mimo że ma bardzo fajne też przedmioty tu, ale on kupuje, o właśnie, te takie szafiry. Ja oczywiście będę chciał sprzedać je wszystkie. Ile tam ich mam? O, proszę bardzo, sprzedam je wszystkie, bo to jest zawsze trochę pieniądza. Nie widziałem, żeby to było do czegoś potrzebne, na razie przynajmniej. Mamy już 49, widzicie? Czyli prawie mamy już to, co trzeba. Zobaczcie, jakieś mega drogie rzeczy. Tak, Icelands, proszę bardzo, czyli może rzeczywiście coś zamrażać może przeciwników. Tu mamy jakieś, kurczę, coś jeszcze. Tutaj mamy, o zobaczcie, passive blocking 40%. Piękna rzecz, prawda? 650 złota. Aktywne blokowanie 85%, nie? Więc tylko tyle damage'a wchodzi, 15% damage'a wchodzi, ale trochę nas spowalnia, jak używamy, nie? Nie jest to dużo, ale tam widzieliście 100%, także tamta tarcza jest fajna właśnie rzeczywiście na start, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo to tak oceniam bardzo osobiście i personalnie. Widzę, że dzień zaczyna się kończyć, a czy chciałbym wam jeszcze pokazać pirata. Gdzieś tutaj pan pirat jeszcze sobie siedzi i on ma, jeśli dobrze pamiętam, to fajną kosę, chciałam powiedzieć. Fajny ten. Siekierkę. O, to jest pan pirat. I pan pirat ma chyba właśnie tu siekierkę fajną. O, zobaczcie, jaka jest różnica, nie? Spora. 85 zł. Nie jest dużo. To jest siekiera, widać. I zobaczcie, bonus. Speed jest very high. O wiele lepszy niż Iron Axe. Mamy crit resource bonus 30%. A do tego jeszcze ona zdobywa... Ona jest coraz szybsza z każdym uderzeniem. I ma też specjalny ruch. Więc to jest siekiera, którą chcemy zdobyć. Na pewno, w przyszłości. Na początku podstawowy plecak, potem pewnie może jak będziemy mieli pieniądze, to kupimy sobie właśnie taką siekierkę. Warto, bo kurczę, naprawdę jak mamy lepsze siekiery, lepsze tam inne, wiecie, rzeczy typu
siekiery i kurczę, co jeszcze chciałem tam wymienić. I kilofy i te wszystkie inne rzeczy, które zbierają surowce. Wszystko to jest mega przydatne, bo po prostu szybciej zbieramy surowce. To oszczędność czasu jest bardzo duża, szczególnie, że no tak jak mówię, Lens Island jest grą bazującą dość sporo, przynajmniej na chwilę obecną, na grindzie. Szczególnie jakbyśmy chcieli, kurczę, dobić do bardziej wysokotierowych rzeczy, zobaczcie ile to... Zobaczcie, jak ciężko tutaj kasę na razie robić, tak? Więc tu naprawdę generowanie pieniędzy w tej grze jest czasochłonne. Ale mimo wszystko spędza się przy tym całkiem przyjemnie czas. To na razie tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze sklepy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Oczywiście będziemy tu jeszcze kiedyś wracać, może tu jeszcze coś będzie po drodze, jakaś skrzynka może gdzieś, ale nie widzę. Więc będziemy jeszcze pewnie lepiej zwiedzać, bo tu jeszcze, jeszcze jest miejsce, gdzie można w ogóle kupić swoją posiadłość. Można kupić miejsce, teren w sklepie, w mieście, który po prostu będzie terenem, w którym będziemy sobie żyć. Więc też jest spoko, taka opcja. Ja w ogóle, ile mam tego kamienia? No już trochę mniej kamienia mam. Ale będziemy chcieli za chwilę zrobić piec i zobaczycie, dlaczego ten kamień będzie istotny. Posiadanie kamienia i limestone'u i clay, czyli gliny i wapnienia... Wapnia? Bo to też jest ważne, bo wapń i wapień jest, nie? Więc też będziemy chcieli... A to jest też nasze, tak? Tym przybyliśmy tu do brzegu. Więc ja pozbieram trochę surowców, polecę do domu, postawimy piec i zaraz zobaczycie, o co mi chodzi, dlaczego ja wydobywam teraz te surowce. Jestem w domu. Można sobie teraz zapisać, wiadomo, jest na razie ciemno, sleep, więc zrobimy jasno, żebyście coś widzieli. No i tak, i w końcu możemy sobie zbudować nasz piec, więc zbudujemy go, bo chyba mam wszystkie surowce, jak dobrze pamiętam, mam wszystko, dobra. No więc piec postawimy sobie na razie w tym miejscu. O, i to jest bardzo, bardzo przydatne dziadostwo, dlaczego? Rzucamy sobie trochę drewna. O cholera, nie mam go za dużo, muszę go trochę pościnać. Ale zobaczcie, z kamienia możemy zdobywać elementy metalowe. Z wapienia możemy zdobywać szkło, a z gliny możemy zdobywać te szafirki. Wszystko to jest mocno przydatne, ale też w różnym... Co, to już nie mogę? Nie mogę więcej dodać? To jak to nie mam kamienia? Łooo! Aha, bo kamień poszedł na to, żeby to w ogóle postawić. Dobra, jasne. Jak zaraz podpalę, no to zobaczcie. O wiele szybciej wypalają się te dwa niż to, nie? O, tu 25 sztuk, tutaj co 10 sztuk rzucamy, czyli teoretycznie z 10 sztuk kamienia wypali się tam, nie pamiętam, zaraz może zobaczymy, 5, 2, 3, nie pamiętam. Zresztą zaraz zobaczymy. Wypalają się po prostu te bardziej zaawansowane surowce. Zaraz zobaczymy. A, po 4, proszę bardzo. Nie wiem, czy to jest jakiś przedział, czy to zawsze jest po 4. Przydatne. Szczególnie jeśli chodzi o kamień, tak? Ale właśnie, no właśnie, dlatego że mamy mało dorzuconego kamienia, no to teraz nie będzie to wypalać, dlatego podczas podróżowania, podczas włażenia po tych podziemiach warto również zbierać kamień. Tak? Warto jednak w ten kamień inwestować, bo z tego po prostu mamy szansę szybko sobie troszkę zarobić pieniędzy, albo zdobyć surowce, które są nam ogólnie potrzebne, prawda? Więc no, warto. Proszę bardzo, teraz jak podlewamy, to razu wszystko już jest gotowe. Tak jakoś jest dostosowane tutaj. Na szczęście wszystko mi wyrośnie, więc ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że wszystko będę mógł zebrać. Czy nie, czy kwiatki jeszcze nie są gotowe? Kwiatki są jeszcze nie gotowe. No, szczególnie, że będę chciał tutaj dorzucić jeszcze troszkę kwiatków. Więc no być może potrzebuję znowu więcej tych zbudować, tylko to mnie martwi, że tutaj postawiłem tak beznadziejnie. Trzeba przyznać, że beznadziejnie postawiłem ten przy tym kamieniu, ale zaraz się tym zajmiemy. Teraz też pozbieramy w sumie też te jagódki. A chyba w ogóle można też mieczem zbierać, jeśli dobrze pamiętam, żeby było szybciej. Zaraz zobaczymy. Mieczek chciałem i W. Ciekawe. Nie, mieczem nie mogę zbierać. Okej, wydawało mi się, że może mieczem też się uda. Bo gdzieś czytałem, że w ogóle wszystkie te noże potrafią zbierać, ale wygląda na to, że nie. Muszę mieć rzeczywiście kosę, żeby kosą sobie tutaj zbierać, ale wiecie, potem biegnij do kosy, kosę, zmieniaj kosę. No, takie trochę może być upierdliwe. No i teraz zobaczcie, ile mam jagódek. To już mam takie jagody, że już będę naprawdę przez całą grę będę się żywił tymi jagodami tak naprawdę. Więc myślę, że można teraz poświęcić chwilę, żeby tutaj troszkę jeszcze rozbudować o kolejną sekcję farmerską. Także zróbmy to, póki mamy... chwilę czasu, bo jest akurat ładna pogoda. Dobra, i oczywiście... Kurde, zaraz będzie mi to zasłaniać. Chciałbym zrobić małą przerwę może, albo tam zrobimy po prostu wejście. Aha, dobra. Przesuń się, chłopie. Już nie mam drewna. No to będziemy zaraz drewno ogarniać. No to kolejna część, oho, zbieractwa.
Myślę też, że od przyszłego może odcinka, jeśli tylko oczywiście znajdę czas na takie zabawy, ale myślę, że powinienem dać radę, będę chciał uruchomić taki system, jaki robiłem chociażby w Graveyard Keeperze czy w Stardew Valley, bo tu jest dużo takiego zbieractwa, które będę wycinał. Czyli tak zwane robić tak zwane wersje rozszerzone. Co to znaczy? Czyli dla Patronite i dla wspierających... O! Zaatakowały mnie pszczoły! Czyli dla wszystkich wspierających, czy to Patronite, czy to wspierających mnie bezpośrednio na YouTubie, po prostu będę wrzucał drugą wersję tego filmu bez żadnych cięć. Czyli tak jak normalnie robię film, tylko że po prostu wrzucam wersję bez cięć. Więc wy, nie wspierający, dostajecie normalny odcinek, bez żadnych wycięć, tak jak zwykle. A ci, którzy wspierają i chcieliby zobaczyć sobie dłuższy materiał, no to właśnie wrzucam bez cięć. Jakbyście popatrzeć, wiem, że sporo was, z was jest tutaj takich, którzy lubią patrzeć, jak ja sobie po prostu chodzę i tłukę w surowce. Wiem, że tak jest, bo już to, kurczę, pokazują moje doświadczenia i zabawy różnego rodzaju właśnie w... Dobra, czy to ja mogę tu postawić? Tego typu gry, aha, pewnie muszę zebrać prawdopodobnie... O, mogę postawić! Ło, ale haksy! No widzicie? Jakie haksy? Pięknie. Mamy, proszę bardzo, taki ładny kwadracik, który też bardzo łatwo będzie podlewać, co mnie będzie na pewno cieszyć. Także, szanowni państwo, aha, no to może konewka jest potrzebna jeszcze. Mogę oczywiście zrobić studnię, ze studni można szybko wodę nabierać, ale dlatego sobie postawiłem domek blisko zbiornika z wodą, żeby nie marnować surowców na jakieś głupie studnie, nie? Well, well, well. Dobra, no to... O, tylko dwa takie kwiatki mam. Tu mam takich pięć. No kurczę, no to widzisz, na razie będzie bałagan. Będą to ładnie poukładane. Prawda? Grządki, ale myślę, że w takim wypadku wykorzystamy moment i posiejemy sobie jeszcze więcej jagódek. To będziemy tych jagód mieli tyle, że może będziemy również handlowali jagodami. Czemu nie? Zawsze jakiś pieniądz, a tu wszystko w tej grze można sprzedać, dosłownie. Wszystkim można handlować, w końcu od podróżników do podróżników. O, dla podróżników w sumie, tak? Dobra, to jest mój jakby na razie ogarnięty ogródek. Trzeba uważać w ogóle przy użyciu kosy, bo kasa również potrafi skosić takie małe dziadostwo. Akurat chyba usłyszały o kosach i postanowiły, że wyrosną. Bardzo dobrze, będzie można od razu zasiać. Tu też coś takiego jest, zobaczcie, jak plant last, ale to jest to, co ostatnie. Wrzucaliśmy, także tutaj wrzucimy te kwiatki. O, bardzo dobrze, bo widzę, że tutaj się też pozbierają te. Więc ja teraz poświęcę sobie chwilę na zbieranie tego wszystkiego i zasiewanie na nowo i pójdziemy sobie coś eksplorować. Dobra, słuchajcie, to my teraz pójdziemy sobie trochę zwiedzić jeszcze tę wyspę. Nie wiem, w którą stronę myśmy szli wtedy. Kurczę, nie pamiętam, czy myśmy byli z tej strony, czy nie byliśmy z tej strony. A może jeszcze zanim ruszę, będę trochę wrzucić do pieca, nie? Bo tam pamiętam, że troszkę tutaj tych rzeczy nazbierałem. Więc myślę, że warto byłoby też... Warto też się często rolować, bo to przyspiesza też bieganie w ten sposób. Rzucimy trochę do pieca. Rzucimy też trochę drewna, tyle ile mamy w sumie. Można pozbierać te rzeczy. Najważniejsze jest dorzucić trochę kamienia, ale widzicie, tego kamienia dużo nie mam, o, niech będzie na razie tyle. Bo to sobie tam troszkę będzie działać, zawsze trochę jakieś surowce wypadną, a wiadomo, że chcemy je zbierać, żeby móc potem zarabiać pieniądze na tym. Więc kurczę, dobra, to może udamy się na północ może? Tak zastanawiam się, wiecie co, to może ja już od tego odcinka uruchomię. Myślę, że wersja rozszerzona będzie już teraz dostępna. Tak czuję. Chociaż wiecie co? Może nie. Bo ja to wolę zapowiedzieć tak, żeby od początku... A teraz jak obejrzycie skrócono, to potem nie będziecie jeszcze raz oglądać. Dobra, od następnego odcinka będę wrzucał te rozszerzone edycje, więc dla wszystkich, którzy będą chcieli, to będzie wersja rozszerzona. Także o! Jak was coś takiego interesuje, to zapraszam do wspierania przy okazji, tak? Bo to zawsze dodatkowy sposób na jakieś wsparcie od was, gdybyście... Czyli oczywiście wszystko obligatoryjne, ja tutaj nikogo nie zmuszam, nie spamuję, jak widzicie, tymi wszystkimi informacjami. Nie proszę o lajki na samym początku filmu, o to, żeby koniecznie Patronite, już, wspierajcie, bo jestem biednym człowiekiem, który po prostu nie ma za co żyć. Wsparcie, 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 kasa, bo kasa się liczy, nie? No nie, nie liczy się aż tak mocno. Ja tutaj staram się cały czas, mimo że oczywiście YouTube jest dla mnie teraz głównym źródłem zarobków i utrzymania. Trzeba to sobie powiedzieć szczerze, że od tak 2-3 lat już tak jest. To mimo wszystko chciałbym, żebyście wiedzieli, że ja mam takie podejście, że po prostu no staram się robić wszystko, żeby nie traktować tego jako pracę. Traktować jako przyjemność. Ja dalej lubię grać w gry, lubię poznawać nowe indyki, lubię sobie spędzać przy grach czas. A skoro udało mi się... Dzięki wam oczywiście, bo bez was nic takiego by się nie dało osiągnąć w życiu. Jeśli udało się coś takiego jak zamienić przyjemność w
pewien sposób też pasję na to, żeby zrobić z tego też przy okazji, zarabiać na tym. I jeżeli to mi sprawia przyjemność i wam sprawia przyjemność, skoro tak licznie mnie tutaj oglądacie, no to jest symbioza, jest znakomicie i po prostu lepiej mi się w życiu ułożyć chyba nie mogło. Szczerze mówiąc. Dobra, zobaczmy co jest tutaj, bo tu zobaczcie, jest jakaś wysepka. Czy jest jakaś dróżka, która gdzieś prowadzi. O tak, to jest to miejsce z potworami. Tak jest, The Sandstone Altar. Dokładnie, a i tutaj zobaczcie, jest jakiś taki sztynks. O, o, popełniłem błąd, no bo mi się pomyliły klawisze, dobra, muszę wumieć, tak? No właśnie, ja tutaj lubię robić jakieś manewry, on tu bije całkiem konkretnie i solidnie. Dlatego warto jest tutaj... Dobra, jest jakiś taki potwór konkretny, tylko trochę zasłania mi tutaj. Dobra, trzeba uważać na niego, żeby drugiego też nie striggerować. No właśnie. O, chyba padł. Chyba padł, dobra. Nie żyje, okej. Troszkę tam mam nadzieję, że wyrzucił z siebie zabawek, też trochę podjemy przy okazji. No właśnie, bo to jest też tajemnicze miejsce. Bo tu jest, zobaczcie, no tutaj przede wszystkim są nagrody, takie różne zabawki, ale są przede wszystkim jakieś takie... Takie miejsce to jest, które jest mega tajemnicze. Nie wiem co ono... czym ono jest i do czego ona będzie prowadzić, ale myślę, że uniki są lepsze niż zabawa tarczą, przynajmniej na początek. Ale jak zdobędę tam tą tarczę, to właśnie tarcza jest dobra na pojedynki właśnie z tymi potężniejszymi przeciwnikami, nie? Dobra, padł. Okej, okay. A tylko dwie sztuki z niego wypadają. Proszę bardzo, tu jest jakiś symbol, ale nie mam pojęcia co on oznacza, tu też ten symbol jest, taki cień taki rzuca tutaj, nie? Tutaj na szczęście jest trochę też skarbów, więc pozbieramy sobie, a wiadomo, że monetki są elo. O, może jeszcze w dzisiejszym odcinku wydaje mi się, że uda nam się chyba kupić już lepszy plecaczek. Więc bardzo fajnie. Bardzo fajnie będzie kupić lepszy plecaczek. No to zawsze to jest 250 też dodatkowy hotbar, także no to jest taki na początek dość istotne, tak? Żeby to zebrać, trochę limestone'ów tu też widzę. Chyba, czyli wapnia. To jest wszystko, jeśli chodzi o tę wysepkę, no ale jak widzicie, ło! Troszkę tutaj było zabawy. I to jest właśnie chyba jedyne miejsce, które odkryłem, w którym znajduje się faktycznie, w którym znajdują się jakieś potwory na powierzchni. Wiem, że jeszcze gdzieś widziałem jakieś potwory na powierzchni, ale to były tylko te małe szmergle. Takich dużych, kurde, jakichś krabów piaskowych to nie widziałem. Więc może to w przyszłości będzie miało jakieś znaczenie. Jak widzicie, tu nic nie mogę aktywować, nic tu nie jest do kliknięcia. Symbol jest bardzo konkretny. Nic nie mogę włączyć, nic nie mogę z tym zrobić. Może wy się orientujecie, czy coś z tym można było. Jeśli tak, no to oczywiście dajcie znaka w komentarzach. A jak widzicie, robi się też coraz ciemniej. Muszę wracać już do domu, bo oczywiście, no na razie, jak widzicie, nie mam slotu na stałe noszenie pochodni. Więc na razie pochodni nie mam ze sobą, ale już wracam do domu i... Mam też full limestone, więc będzie można sobie to przepalić, ale to szkło jest, tak? Najważniejsze jest to jednak mimo wszystko kamień i też glina, bo z gliny możemy generować szafirki, a szafirki bardzo fajnie się sprzedają. Mam nadzieję, że w przyszłości twórcy dodadzą jakieś potwory nocy. Bo noc przychodzi, to aż by się prosiło, tak jak w Don't Starve chociażby, że w nocy wychodzą jeszcze jakiś nowy typ potworów na przykład, nie? Więc byłoby całkiem spoko, gdyby tak było. W sumie noc też jest dobrym momentem, że albo pójść spać, albo pójść, wiecie, do jaskiń trochę poeksplorować, ale my pójdziemy spać. Przyspieszymy też trochę czas, wrzucimy coś do pieca, żeby generowało nam się surowce. Myślę, że będzie idealnie. A my na początku wrzucimy tutaj coś może. O, widzicie? 6, 9, chyba jakiś jest przedział, wydaje mi się. Wrzucimy też sporo na razie tutaj tej gliny. Limestone'a też możemy wrzucić troszkę. Kamienia nie mam już w ogóle, także to trochę smutne. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Także będziemy na razie w szkło i szafirki niech się tutaj działają, dygają, robią. Zapiszemy, idziemy spać. Czy będę też na początku i spać, potem zapisać? Nie ma znaczenia. Czy nam coś powyrastało, czy to trzeba popodlewać? Wszystko ma wodę na szczęście na razie. I sobie rośnie, więc wiecie, jak tam będziemy mieli po 30, myślę, że teraz jak pozbieramy w ogóle te kwiatki, to mam wrażenie, że może już będziemy w stanie mieć surowce wszystkie na to, żeby pójść kupić tamtą rzecz. A widzicie, w ogóle mam też grapes. I widzicie, co jest napisane? Grown on lattices. I tutaj grown on lattices, czyli potrzebujemy takie wspórniki, nie wiem jaka to jest nazwa, nie sprawdzałem tego, taka, że no, tak jak winogrona pnącza są, tak? One pną się po takich kurcze trejarzach, stelażach, ciężko mi to nazwać jakoś po polsku, dobrze? Aha, mam 0, ale tu mam 14, dobra, to chyba dlatego tu, a to dziwne, że pokazuje mi tu 0, skoro tu mam 14, mogę pokazać łączną sumę.
Tak. No nic, nieważne. Dobra, czyli co? Pójdziemy sobie teraz. Zbieramy. O, sporo szkła leci z tego, nie? Więc... A tutaj też jakieś szafirki wpadną. O, proszę bardzo. Jest miło. No to już myślę, że będziemy mieli jakieś pieniądze już, żeby pójść. Może rzeczywiście zaczniemy od tego, że pójdziemy, jeszcze zetnę trochę drzewa. I może posprzedajemy trochę też szkła, bo aż tyle tego nie potrzebujemy. A, potrzebujemy chyba trochę jeszcze iron shards. Dobra, zrobimy inaczej. Muszę pójść na początku do jaskini i zdobyć jeszcze trochę odłamków metalu, bo bez tego chyba nie kupimy tego miecza. A potem będzie nam o wiele łatwiej i przyjemniej eksplorować te jaskinie. Więc ten miecz to jest dla mnie podstawa. No na razie, tak jak mówię, musimy zrobić upgrade warsztatu na poziomie drugim. To jest kolejna rzecz, którą chcemy zrobić po tym, jak ulepszymy sobie plecaczek, nie? O kurde! Poszedłem, przepraszam was bardzo, ale poszedłem bez pochodni. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyjemy. W sumie tu przyszedłem głównie po surowce, więc mam nadzieję, że to jakoś nie zaboli, ale tu pewnie jakieś szmergle będą wyskakiwać. Ale teraz mam super ekstra umiejętności, także już będzie lepiej. Tutaj mamy węgiel. No, weźmy trochę węgla, ale głównie przyszedłem tutaj po metal. Może pójdziemy sobie tędy? O, tam się już zespawnował jakieś przeciwnie, chyba tędy nie szliśmy jeszcze. A tu zawsze coś jeszcze widać przy okazji. Cyk, cyk, pyk i już nie ma kolegi. Dajmy, że to będzie jakiś spawner będzie chyba, zaraz zobaczymy. To znaczy, że sporo takich miejsc, gdzie można... No właśnie, chyba to będzie zaraz jakiś spawner, jeśli dobrze pamiętam. Zaraz szybko zobaczę okolice. Nie. Ale na pewno, dobra. Na pewno dobrze będzie zainwestować trochę w to miejsce tutaj, bo to jest też dobry punkt do leczenia się, ale jak widzicie też mamy trochę tutaj... No to jest zwykły kamień. Dobra, ja poświęcę trochę tutaj czasu, żeby pozbierać te wszystkie surowce. Wydaje mi się, że tutaj chyba będzie właśnie, wiecie co, tutaj rzeczywiście zainwestuję trochę tego węgla, to na pewno nam się przyda. No właśnie, żeby tutaj się podleczyć, powiedzieć, dobrze pamiętam, tutaj jest spawner. To jest spawner tych większych mobów. Tak, jest tam jak widzicie. Dobra, tu już ubity. Więc co zrobimy? Zaczniemy atakować tutaj. Specjalne zdolności też będą uaktywowane. Na pewno. Nic nie widać, ja wiem. Musicie mi wybaczyć, że tak tutaj w cieniu walczę. Ale no właśnie, ubiłem spawner, nie? Więc tutaj w tym cieniu ubity spawner da nam troszkę oddechu. Tak jest. O, i tutaj mamy też rzeczy. Kurczę, tylko tu jest niestety ciemno i nic nie widać, ale na szczęście tu dało mi się też zlokalizować jakąś skrzynkę. I w tej skrzynce mamy... O, bardzo dobrze, wiecie, że tego potrzebujemy sporo. Tylko no to i musimy na początku zwiększyć poziom na naszego warsztatu, tak jak już mówiłem. Więc też się przyda troszkę zawsze tej materii ciemnej, mrocznej, która też nam pomoże trochę tutaj... w przyszłości też możemy ją sprzedać. Także tutaj staram się jeszcze tu zobaczyć co jest. O, no jakiś typ. Zaraz sobie stąd pójdziemy i kupimy sobie lepszy plecak. Gin, skubańcu. Najlepsze jest to, że w sumie na razie nie znalazłem. O, chciałem powiedzieć, nie znalazłem jeszcze ani jednej skałki z metalem. No to właśnie jest. Ale no to, za to zbieram dużo kamienia, więc będę wypalał w sumie te kawałki metalu poprzez wypalanie kamienia. O tak, tutaj jeszcze jest też kolejny spawner. Ale tutaj też jest troszeczkę tych kolegów. Tutaj mamy zwykły kamień. No właśnie to jest to, zawsze kuszące, że pójdź głębiej, pójdź dalej, jeszcze kawałek, jeszcze ruch jeden, jeszcze dwa ruchy. No tutaj sobie przynajmniej pozbieramy trochę jeszcze złomu. Czy tutaj jest zwykły kamień? Zwykły kamień. Mamy, ile mamy zwykłego kamienia? 133. Teraz tak bym nie zabrał wszystkiego. Więc wracamy. Wracamy i idziemy to wszystko wypalać teraz. Kurczę, raz ten błąd się tylko pojawił, teraz cały czas mam właśnie spinkę. Czy kurczę, znowu się nie pojawi ten błąd i wszystko mi tutaj szlak trafi, ale na szczęście wszystko jest na razie w porządku. Czekamy aż to wyrośnie. Na razie od druida nie kupimy, nie? Ale tutaj zarzucimy przede wszystkim... Zarzucimy troszkę kamienia. Ile mam jeszcze? Nie mam w ogóle drewna, żeby to zarzucić. Dobra, tu wystarczy. Klej, no właśnie, tak też mam mało. Tak, zarzucę tutaj, zobaczcie, sporo tego kamienia pewnie tu wrzucę. Ale dobra. To jeszcze muszę skończyć, zdobyć trochę drewna, żeby w ogóle to odpalić. Mogę też tam wrzucić węgiel, nie? Co ja mogę wrzucić węgiel? To też w sumie jest niegłupie. Jeszcze zetniemy sobie jedno drzewo. Pozbieramy, ile można pozbierać. Okej, ale pewnie zarzucimy węglem. Chociaż węgiel jest bardziej przydatny. Tu wolę jednak wrzucać, wiecie... Mimo wszystko drewno. O, i niech się ładnie wypala. Szybciej schodzi niż węgiel ogólnie, ale dzięki temu dostaniemy trochę tych
elementów, ale wydaje mi się, że mam chyba odpowiednią ilość. 25 było chyba potrzebne, jeśli dobrze pamiętam. Tak, i chyba... Już też drewno zawsze można zdobyć, jeszcze musimy posprzedawać rzeczy, więc akurat będzie na plecak. Na początek sprzedamy trochę szkła. Mamy go dużo. Ale jak widzicie, szkło nie jest jakieś potężnie przydatne, ale sprzedamy troszkę tego szkła. Już ma 84, nie? Więc tutaj już część sprzedana w taki sposób. Tu sobie pójdziemy i sprzedamy trochę szafirów. Nie wiem, ile tam ich mam. Wszystko sprzedaję, nie? 140 już mamy monet. Kurczę, może by nawet było nas stać na lepszy już... na lepszą siekierkę. Zobaczymy. Tutaj na razie od niego nic nie chcemy kupować. Jeszcze miałem sprzedać co? A, no to w sumie to jest w tym miejscu. Tutaj sprzedamy te wszystkie główienka, które z potworów wypadają. Proszę bardzo, też wszystko sprzedane. Mamy 150 monet i kupujemy, szanowni państwo, lepszy plecaczek i jest piąty hotbar. Dlatego wziąłem też tutaj pochodnie, żeby móc sobie tutaj teraz wrzucić jedzonko. Jest elo! Szanowni państwo, kamień milowy zrobiony. Teraz pytanie brzmi, czy ja mam wszystkie surowce, żeby kupić też miecz druida? A nie, bo przecież ja nie zebrałem... Dobra, nie ma co teraz jeszcze miecz druida, bo przecież w końcu jeszcze brakuje mi w końcu surowców. Przede wszystkim brakuje mi... Dobra, mamy 15 iron shards, muszę pamiętać, że muszę mieć jeszcze zapas ich. A akurat jest zapas, bardzo dobrze, trochę drewna i 35 lavender i 25 marigold. To zrobimy na pewno w kolejnym odcinku, bo myślę, że te kwiatki już ładnie wyrosną, szczególnie, że idzie kolejny dzień za chwilę, więc będzie można z tego po prostu już skorzystać. Więc wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby przerwać. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. I tak jak mówiłem, pewnie kolejny Lens Island już będzie miał wersję Extended Edition, czyli będziecie mogli sobie oglądać wersję rozszerzoną bez cięć. Tak. Dla patronów wspierających, to przypominam, jeszcze będę to pewnie mówił na początku kolejnego odcinka. Więc to tyle, gra jest ogólnie naprawdę spoko, chilloutowa bardzo mocno, tak? Troszkę mi cały czas brakuje w niej, jakby, no właśnie tych elementów, to były jakieś rybki, jakieś zwierzyny, jakieś cośki. Trochę jakby ogarnięcie tego grindu, żeby więcej się działo jednak w tej grze, żeby ci ludzie nie byli tylko statyczni, ale no mam nadzieję... Ło! Piękny glitch. Mam nadzieję, że wszystko będzie działało, w ogóle tutaj na dachu jeszcze. No tak, wrzuciłem drewno, drewno też mógłbym sprzedać, więc o, będziemy na pewno grali sobie dalej, bo mi się tu bardzo przyjemnie czas spędza, tak jak mówię, idą święta, więc akurat to będzie przyjemna gra, żeby sobie narobić zapasy przedświąteczne, a tymczasem wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska wkrótce, czyli prawdopodobnie za 2 dni w kolejnym odcinku. Cześć!